Siemaneczko, ja jestem Popster, a to jest kolejny odcinek, głównie czwarty odcinek drugiego sezonu The Walking Dead i dalsza przygoda naszej Clementine. W poprzednim odcinku musieliśmy, znaczy w poprzednim odcinku grupa, która nas teraz jakby przejęła, może jeszcze nie przejęła, ale z którą chwilę obecną jesteśmy, schowała nas do szopy, ponieważ nie wie, czy zamienimy się w zombiaka, czy to jest podobnie od psa, czyli nic nie będzie nam, nie? Tak? Czyli albo będziemy mieć gorączkę, albo nie. Ale nasza Clementine nie chciała tutaj być do rana, siedzieć bezczynnie i ruszyliśmy do domku poszukać różnych rzeczy, na przykład wodę utlenioną, igłę, nić. Potem rzeczy żeśmy głównie wyruszyli. Okej. Okej, teraz będziemy w potoczej strzelać, więc na samym początku. A, jeszcze po bandaż poszliśmy. Że nie było jako takiego bandaża, więc użyjemy tych szmatek. Okej. Na pewno to piecze, na pewno. O. Niezbyt fajnie to wygląda. Okej, to będzie. Teraz będzie coś niezbyt miłego. Więc musimy wziąć teraz chyba igłę. Przemienić. Okej. Okej. Okej, więc teraz będzie się działo dopiero. O, ja pierdzielę. Wytrzymasz, Clementine, wytrzymaj to. Okej. Dobra, udało się. Okej, więc próbujemy dalej, musimy to przejść do końca. Dawaj, uda się. O, pierdzie. Niezbyt fajny widok. Na pewno niezbyt fajne uczucie. Jeszcze trochę. Tak, Clementine, wytrzymasz. I ostatni raz już. Chyba ostatni, czy przedostatni. Chyba przedostatni jeszcze. No bo nie, w sumie już ostatni, dobrze. Więc skończyliśmy. Jakoś się udało. Teraz bierzemy bandaż. Jakoś się udało. Na pewno. Sporo bólu było, ale jakoś się udało. Wow. Zostaw na skór. Co jest? Wow. Uda się.
Dalej, Clementine, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Udało się. Jednak ten kwarkun w sumie się do czegoś przydał. Udało się. Udało się. Get in here. Little girl's tough as nails. Are you all right? The shed should have been safe. Are you happy? I could have died, you know. Well, you didn't. Tato mi postu, nie, no, ona jest taka... Packed yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Enough already. Przyznam się, bo... I did. I took stuff, and I'm sorry. I really am. And you think you can trust her? God damn it, don't even start. Any of you would have done the same if you were half as tough as this little girl. So just save it. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Okej, okay, więc teraz z nimi idziemy do nich, do domu tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, wszystko już jest... Mniej więcej wiemy, jak ten dom już wygląda. Tutaj nam ten lekarz do końca tą rękę opatrzył. This might hurt a little. How she look? Their suturing skills need some work. But otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Okej, więc w końcu do nich dotarło to, że nas tak naprawdę ugryzł naprawdę pies, a nie jakiś, no, szwendacz. I wish you wouldn't have done what you did. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. She knew how bad the world is, what it's really like out there. Czy boi się, że bardziej ją... She's my little girl. She's all I have left. And I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Okej. Wolę nic nie mówić innego. Żeby zaraz nie mieć z nim jakichś większych problemów, typu żeby musiał stąd się wynosić, czy coś w tym stylu. Better than a stump. What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Czas. Właśnie, no to dobrze wiem. Jeżeli stracił rękę, tylko że... Nie pamiętam, no czy no, Lee chyba w sumie, jak już pamiętam, on sobie tylko odciął dłoń. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. Got kind of aggro. That was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just...
We had a bad experience once. What happened? Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control him. Każdy tutaj w sumie chyba w tym świecie stracił kogoś. Clementine w sumie straciła trzy osoby. Straciła rodziców i straciła także Lee, który w sumie był zawsze dla niej wsparciem wielkim. Oraz straciła wielu w sumie... wielu przyjaciół, czy to Kenny'ego, czy to Chucka, czy to Katie, czy wielu innych. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Maybe I could stay here for a little bit, if that's all right. I've got no problem with it. Nie, padnę. Ci dwaj, znaczy w sumie cała nasza grupa nie jest jakaś, wydaje się na razie jakaś taka fajna, więc myślę, że jakichś problemów większych nie będzie. Could have made it on your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter, and they never came back. I od tamtego momentu właśnie Savannah, miejsce, w którym Clementine myślała, że tam odnajdzie swoich rodziców, ale niestety straciła wszystkich przyjaciół. Straciła wszystkich przyjaciół. No i Lee. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? I ran away. I was stupid. There was a man who said I knew my parents. I thought I knew what I was doing, but I ran away. And Lee died because of it. Maybe he would have died anyways. It was my fault. I just... sometimes people die because of me. Jakby nie patrząc, w sumie, no... Clementine... nie wiem, czy to była wina... nie wiem, czy to była aż taka wina Clementine, że Lee zginął... W sumie to było małe zadrapanie, więc najgorsze po to, że wystarczy zadrapanie, nie musi być ugryzienie, tylko wystarczy zadrapanie, bo na przykład Lee miał zadrapanie na ręce i tylko przez to właśnie zamienił się, czy zamienił, no, zamieniłby się w szwendacza. Okej. Okay. I ci szczerze, teraz wejdzie ta, co nas niezbyt za nami przepada, no to świetnie. Teraz dopiero będzie. Odkurzyłem ją troszeczkę. Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. I won't tell.
Żadnych problemów nie będzie. Okej, więc dowiedzieliśmy się paru wielu rzeczy, tam trochę się porozmawiało z nowymi ludźmi z nowej grupy. Aż nadszedł ranek. I gdzieś idziemy z tym Pitem. Pitem, Pete. What's her problem? Yeah, she's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. How far are these fish traps? It ain't much further. Więc idziemy na jakieś polowanie na ryby. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Wolę być tutaj między nimi szczery. Przynajmniej z niektórymi. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridge line. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Really? No way. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on it? You know where the river is, boy. Anyway, so I grabbed the gun out of his hand before the big buck runs. Świetnie przetłumaczyli te teksty. Boy nearly gut shot me. And of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Oczywiście, jeśli ktoś ma do Walking Dead drugi sezon, oczywiście nie ma spolszczenia, to oczywiście link ze spolszczeniem będzie podany oczywiście pod filmikiem. I apologized already. She accepted. Okay, well I didn't know that. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. Będzie pod filmikiem wszystko, wszystkie wiadomości, które powinniście wiedzieć. Spolszczenie oczywiście będzie można ściągnąć właśnie z tej samej strony, z której ściągać można było do pierwszego sezonu. And he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Ciekawe, co tam się stało. Nick! Okej, więc... To chyba ci bandyci, którzy nas zaatakowali wtedy... W obozie, to znaczy w obozie. W sumie głównie zaatakowali Christa. Ale poniekąd jeden gonił pierwszy Clementine. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Okej. Jestem ciekaw w sumie, co z Christą, czy udało się jej uciec, czy żyje. To już w sumie ostatnia osoba z naszej starej grupy. Check the rest and look for ammo. We're running low. Okej. Więc nic nie miał. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Foobar. Where are you going? We need to get the fuck out of here.
Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching this. Okay. Znaczy, Clementine widziała tyle rzeczy, że coś takiego i ją w ogóle nie przestraszy, więc... You're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. That's what I'd do. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Same deal. Shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. I po kolejnym tutaj. Dobra. Damn it. That side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Dobra. Więc możemy co nieco tutaj sobie popatrzeć. Tu jakieś ciało mamy, jakiegoś kurczę. Tutaj jakieś kolejne jakieś ciało. Nie jest pachyista. Tak mi się przymierzaje. Tu mamy ostatnie ciało jakieś. To jest... plecak Clementine. Czyżby to jest... Nie, to nie, też nie. That's my backpack. You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Słuchaj, jeden z tych bandytów, którzy gonili, zaatakowali sobie Krista i Clementine. O kurde. Okej. Więc nie zmieni... Więc dalej nie wiem, co jest z Kristą. Znaleźliśmy... Znaczy, odzyskaliśmy sobie nasz plecak. Znaczy, Clementine odzyskała swój plecak. Więc poza tym sobie nic innego. Dobra. Wolę pójść z tym... Pitem. Tu się... Okej. Nie. Właśnie... To było trudne, teraz to było w sumie trochę taki trudny wybór, bo... Czy iść z tym Pitem, czy iść z Nickiem. Ale... Ale... No, wolałem chyba tego Pita wybrać, który... Z tym myślę, że udałoby się nam bardziej przetrwać. Okej. I to jest koniec... pierwszego epizodu
drugiego sezonu The Walking Dead, co będzie w następnych. Dowiemy się już niebawem w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że odcinki wam się oczywiście te podobały. Jeśli wam się oczywiście podobały, to dajcie lajka w górę, napiszcie komentarz. I oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z gry The Walking Dead, drugi sezon, drugi epizod, już niedługo. Więc zapraszam do oglądania. Więc do zobaczenia, cześć. A tu proszę jest, was jeszcze zostawiam z tym króciutkim trailerem drugiego sezonu. I thought you were dead.